Cześć. Dzisiaj zaczynamy nowy cykl wzorce projektowe. I zaczniemy od wzorca metody wytwórczej faktory metod. Metoda wytwórcza faktory metod jest kreacyjnym wzorcem projektowym, znanym również jako konstruktor wirtualny, virtual konstruktor. I teraz na początek omówimy sobie cel metody wytwórczej. Metoda wytwórcza to wzorzec projektowy, którego celem jest dostarczenie interfejsu dla klas odpowiedzialnych za tworzenie konkretnego typu obiektów. Metoda wytwórcza definiuje standardowy sposób tworzenia obiektów w sposób niezależny od ich rodzaju. Rozwiązuje problem tworzenia obiektów bez określania ich konkretnych klas. Metoda wytwórcza udostępnia interfejs do tworzenia obiektów w ramach klasy bazowej, ale pozwala podklasom zmienić typ tworzonych obiektów. Ten wzorzec pozwala klasie odroczyć tworzenie instancji do podklas, a podklasy mogą nadpisać tę metodę w celu zmiany klasy tworzonych obiektów. I jakie problemy możemy rozwiązać za pomocą metody wytwórczej? To teraz załóżmy taką sytuację. Powiedzmy, że piszemy apkę dla fabryki produkującej telewizory. I obecnie nasza aplikacja pozwala tylko na produkcję telewizorów. Dlatego większość naszego kodu znajduje się w klasie telewizor, TV, i z czasem ta fabryka nasza rozrasta się. I chcemy dodać do naszej aplikacji możliwość, aby produkowała również komputery. A w przyszłości może chcemy, aby produkowała również zegarki. I co teraz z naszym kodem, który już mamy? No teraz większość kodu naszej aplikacji jest powiązana z klasą TV, z klasą telewizor. I dodanie do naszej aplikacji klasy komputer wymagałoby dokonania zmian w całym naszym kodzie, wielu zmian. Co więcej, jeśli później zdecydujemy się dodać zegarek do naszej aplikacji, zapewne będziemy musieli dokonać tych zmian kolejny raz, czego rezultatem będzie brzydki kod, pełen instrukcji warunkowych, których zadaniem będzie dostosowanie zachowania aplikacji zależnie od klasy wybranego produktu, czy będzie to telewizor, czy komputer. I teraz wzorzec projektowy, metoda fabryczna przychodzi z rozwiązaniem tego problemu. Jakie jest rozwiązanie? A więc wzorzec metody wytwórczej proponuje zmianę bezpośrednich wywołań konstruktorów obiektów na wywołania specjalnej metody wytwórczej. Obiekty nadal powstają za pośrednictwem operatora new, ale teraz dokonuje się to za kulisami, w środku metody wytwórczej. Obiekty zwracane przez metodę wytwórczą często nazywane są produktami. Zmiana ta może wydawać się bezcelowa. Przenieśliśmy tylko wywołanie konstruktora z jednej części programu do drugiej, ale teraz możemy napisać metodę wytwórczą w każdej podklasie, czyli możemy zmienić produkt zwracany przez metodę. Potrzebujemy telewizora, będzie telewizor. Potrzebujemy komputera, będzie komputer i tak dalej. Oczywiście podklasy mogą zwracać różne typy produktów, tylko wtedy, gdy produkty te mają wspólną klasę bazową lub wspólny interfejs. O tym musimy pamiętać. Ponadto zwracany typ metody wytwórczej powinien być zgodny z tym interfejsem. Tak na przykład jak my mielibyśmy telewizor i komputer, to i telewizor i komputer będą implementować interfejs iProduct. Czyli zarówno klasa telewizor, jak i komputer powinny implementować interfejs iProduct, który z kolei deklaruje metodę operation, a każda klasa
Oczywiście różnie będzie implementowała tą metodę. Metoda wytwórcza w klasie TV Creator zwraca obiekt TV, natomiast metoda wytwórcza w klasie Computer Creator zwraca komputer. I kod, który korzysta z metody wytwórczej, zwany jest często kodem klienckim i nie widzi on żadnej różnicy pomiędzy fabrycznymi produktami zwróconymi przez różne podklasy. Kod kliencki traktuje wszystkie produkty jako abstrakcyjnie pojęte produkty. Kod klienta wie, że wszystkie produkty muszą posiadać metodę operation, a szczegóły jej działania nie są dla niego w ogóle istotne. Są bez znaczenia. Ważne jest tylko to, że posiadają metodę operation. Dobrze, to teraz zrealizujemy taką przykładową implementację w kodzie. Przejdźmy do Visual Studio. Dobrze, jesteśmy w Visual Studio. No i teraz sobie zaimplementujemy to. No to zaczniemy od interfejsu naszego produktu. Czyli dodamy sobie do naszego projektu, mamy tu już utworzony projekt, dodamy sobie interfejs. Tym interfejsem będzie iProduct. iProduct, dodajemy nasz interfejs. Mamy tutaj nasz interfejs. I teraz w naszym interfejsie, nasz interfejs produktu deklaruje wszystkie operacje, które muszą zaimplementować wszystkie konkretne produkty. No to my sobie tutaj dodamy, powiedzmy, jedną operację i nazwiemy ją operation. Dobrze, mamy nasz interfejs iProduct. No to teraz trzeba dodać konkretne implementacje naszego produktu. Teraz dodamy telewizor, czyli konkretny produkt, który posiada inną implementację interfejsu produktu. No to dodajemy sobie klasę TV. Teraz dodamy sobie komputer, czyli kolejny konkretny produkt, który posiada inną implementację interfejsu iProduct. Dobrze, w tym momencie mamy nasze produkty, to teraz potrzebujemy kreatora. Kreator deklaruje metodę fabryczną, która ma zwrócić obiekt klasy product. No dokładnie, który implementuje interfejs iProduct. Poszczególne podklasy kreatora zwykle zapewniają implementację tej metody. Kreator może również posiadać jakąś domyślną implementację metody wytwórczej. I teraz uwaga, pomimo swojej nazwy, głównym zadaniem kreatora nie jest tworzenie produktów. Zamiast tego może zawierać jakąś kluczową logikę biznesową, która jest zależna od obiektów, produktów zwróconych przez metodę wytwórczą. I podklasy mogą pośrednio zmienić tę logikę biznesową poprzez napisanie metody wytwórczej i zwracanie innych typów produktów. To teraz dodamy sobie abstrakcyjną klasę kreator. Dobrze, mamy nasz kreator, który ma zwrócić obiekt klasy product, a ponadto ma dodatkowo metodę SOMOperation,
która może wykonywać jakieś dodatkową logikę biznesową. Dobrze, teraz możemy dodać konkretne obiekty kreatora i dodamy sobie teraz TV Creator, czyli konkretny kreator, który nadpisuje metodę wytwórczą w celu zmiany zwracanego typu produktu. Dobrze, dodaliśmy TV Creator i można zauważyć, że podpis metody nadal używa abstrakcyjnego typu produktu iProduct, no i ta metoda zwraca po prostu telewizor, no bo to jest kreator telewizora. A ta metoda nadal używa abstrakcyjnego typu produktu, nawet jeśli konkretny produkt jest faktycznie zwracany z metody. W ten sposób kreator może pozostać niezależny od konkretnych klas produktów. Dobrze, no to teraz dodamy sobie następny kreator, komputer kreator. I ten kreator również będzie nadpisywać metodę wytwórczą w celu zmiany zwracanego typu produktu. Mamy nasz komputer kreator, no i tutaj również podpis metody nadal używa abstrakcyjnego typu produktu, nawet jeśli konkretny produkt jest faktycznie zwracany z metody. W ten sposób kreator może pozostać niezależny od konkretnych klas produktów. I teraz dodamy kod klienta, który będzie współpracował z instancją konkretnego kreatora, aczkolwiek poprzez jego oczywiście bazowy interfejs. Tak długo jak klient będzie współpracował z kreatorem za pośrednictwem interfejsu bazowego, można będzie mu przekazać dowolną podklasę kreatora. Dobrze, mamy naszego klienta i teraz możemy wywołać naszego klienta w klasie program. I w tym momencie możemy przetestować naszą aplikację. Wywołujemy. No i mamy wynik działania. Aplikacja uruchomiona z TV Creator, kod klienta, nie znamy klasy twórcy i nadal pracuje, faktory metod TV Creator, kod kreatora, operacja z klasy telewizor, a tutaj jest uruchomiony z komputer kreator, kod klienta, nie znamy klasy twórcy i nadal pracuje, no i widzimy, że tutaj została wykorzystana faktory metod komputer kreator i operacja z klasy komputer, czyli wszystko działa prawidłowo. Możemy to zamknąć. Dobrze, w tym momencie skończyliśmy nasz przykład metody fabrycznej, metody wytwórczej. Jest to oczywiście bardzo prosty przykład. W następnym odcinku zrobimy sobie troszkę bardziej rozbudowany, ale w tym odcinku chciałem przedstawić taki najprostszy przykład, żeby jak najłatwiej zapoznać się z metodą fabryczną. Teraz zastosowanie. Gdzie metoda fabryczna ma zastosowanie? No, metoda fabryczna oddziela kod konstrukcyjny naszego produktu od kodu, który z tych produktów korzysta.
Dlatego łatwiej jest rozszerzać kod konstruujący produkty bez konieczności integracji w resztę kodu. Przykładowo, aby dodać nowy typ produktu do aplikacji, będziemy musieli napisać jedynie podklasę kreacyjną i napisać jej metodę wytwórczą. Czyli teraz, jakbyśmy chcieli produkować na przykład zegarki, no to tak jak dodaliśmy klasę TV czy komputer, no to dodajemy sobie klasę, która będzie się nazywała zegarek. Możemy sobie to skopiować, wkleić ją tu, będzie to klasa zegarek, operacja z klasy zegarek. Możemy ją sobie zaznaczyć i dać ją do osobnego pliku. Refactoring przenosimy do osobnego pliku. Dodaliśmy klasę zegarek, no to teraz musimy jeszcze dodać kreator. Możemy przejść do na przykład kreator TV i możemy również sobie dodać nowy kreator dla zegarka. Możemy to skopiować, wkleić i nazwiemy to Watch Creator, Create Product. No i oczywiście to wraca zegarek. I tak samo możemy to sobie wydzielić do osobnego pliku. Tak, mamy nasz Watch Creator. No i teraz możemy to użyć w naszym programie, czyli w naszym kliencie. Możemy sobie skopiować ten kod, wkleić tu i teraz tutaj tworzymy Watch Creator i aplikacja uruchomiona z Watch Creator. I teraz jak uruchomimy naszą aplikację, no to widzimy, już konstruujemy telewizor, gdzie korzystamy z TV Creatora, komputer, gdzie korzystamy z komputer Creatora i tworzymy zegarek, gdzie korzystamy z Watch Creatora. Czyli rozszerzanie w tym momencie jest bardzo proste. Wszystko, co musimy zrobić, to napisać kolejną klasę produktu i metodę wytwórczą, czyli tutaj w tym wypadku Watch Creator i metoda wytwórcza Create Product, który zwraca w tym momencie zegarek. I jakie są zalety i wady metody fabrycznej? No, jeśli chodzi o zalety, no to zasada pojedynczej odpowiedzialności. To jest zaleta. Możemy przenieść kod kreacyjny produktów w jedno miejsce programu, ułatwiając tym samym utrzymanie kodu. Druga zaleta to jest zasada otwarte, zamknięte. Kolejna zasada solid. I możemy wprowadzić do programu nowe typy produktów bez psucia istniejącego kodu klienckiego. Tak jak to zrobiłem teraz z zegarkiem. Kolejna zaleta? No, w ten sposób unikamy ścisłego sprzężenia pomiędzy twórcą a konkretnymi produktami. Oznacza to, że możemy współpracować z każdym konkretnym produktem. A jeśli chodzi o wady, no kod może się skomplikować trochę bardziej, ponieważ aby zaimplementować wzorzec, musimy utworzyć liczne podklasy. I to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. W pierwszym odcinku na temat wzorców projektowych i na temat metody wytwórczej. W następnym odcinku jeszcze raz sobie zrobimy metodę wytwórczą, ale zrobimy sobie już troszkę bardziej rozbudowany przykład. Jeśli interesuje Cię tematyka wzorców projektowych, to gorąco Cię zapraszam, jak również gorąco zapraszam Cię do zapisania się na newsletter dotyczący wzorców projektowych. Dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Hej.